Czy wiesz, że najskuteczniejszy rodzaj postów na LinkedInie jest jednocześnie najrzadziej wykorzystywanym formatem? Albo spójrz na ten wykres. Pokazuje najlepszy moment postowania na LinkedInie. Jak widzisz, ma to piekielnie duże znaczenie. A może zastanawiałeś się, czy na LinkedInie warto wykorzystywać hasztagi? A jeśli tak, to ile? MetriKool opublikował właśnie rewelacyjny raport, w którym przebadali ponad 41 tysięcy biznesów i ponad 1,5 miliona postów opublikowanych na LinkedInie w ostatnich 4 miesiącach. Oto co musisz wiedzieć, jeżeli korzystasz z LinkedIna w swoim biznesie. Witaj na kanale Działaj, gdzie dzielę się moją drogą budowania mojej firmy. A jako, że kieruję moje usługi do biznesów, LinkedIn jest dla mnie niesamowicie ważnym narzędziem. Dlatego. Ten najnowszy raport Metrikult to jest po prostu czyste złoto dla mnie i chciałbym podzielić się z Tobą takimi najważniejszymi lekcjami, wnioskami, które wyciągnąłem z tego raportu. Zacznijmy od pytania, jak ocenić, czy Twoje publikacje osiągają w ogóle dobre wyniki. Spójrz na tą tabelę. Widzisz tutaj pięć kategorii biznesów, w zależności od ich wielkości, od liczby obserwujących te profile. No bo oczywiście liczba obserwujących przekłada się na zasięgi, przekłada się na liczbę impresji. Impresja to łączna liczba wyświetleń, wliczając to również ponowne wyświetlenia od tych samych osób. I teraz dla każdej z tych grup widzisz w kolejnej kolumnie mediany impresji. I czytać to należy tak, że jeżeli twoje posty osiągają lepsze wyniki niż mediana, możesz powiedzieć, że osiągają Ponad przeciętne rezultaty. Ale pytanie też, jaki rodzaj postów, jaki format postów jest najskuteczniejszy? Tekst? Może obrazek? Może wideo? Myślę, że będziesz zaskoczony, ale wcześniej. Pytanie o te hashtagi, czy warto korzystać z nich na LinkedInie? Spójrz na tą tabelę, bo ona bardzo dobitnie pokazuje, że jest. Jedna droga najskuteczniejsza i najlepsza. Najlepiej jest wykorzystać od jednego do trzech hashtagów. Tego typu posty uzyskują ponad dwukrotnie więcej impresji niż na przykład posty, które mają siedem i więcej hashtagów. Ale na LinkedInie też bardzo ważne jest to, kiedy postujesz swój content. Ja do tej pory postowałem moje materiały w okolicach godziny 19:20. No i był to duży błąd. Według tego raportu najlepsze wyniki osiągają posty postowane o godzinie 10:00 rano. I jak widzicie, ta różnica w momencie postowania jest po prostu dramatyczna. No trudno to inaczej nazwać, ale znaczenie ma też wybranie właściwego dnia. Zobacz na ten wykres. Najlepsze są w środy, zaraz za nimi jest czwartek i piątek, ale widzisz, co się dzieje z postami w czasie weekendów? Różnica i wyniki są dramatyczne, po prostu niesamowicie. No i teraz wisienka na torcie. Jaki typ postów jest najskuteczniejszy? Chociaż może zanim o tym, jeżeli znalazłeś wartość w tym odcinku. Odkryłeś jakieś ciekawe informacje, być może rozważasz subskrybowanie tego kanału. Nie rób tego. Powoli zbliżam się do tysiąca subskrypcji, a chciałbym, żeby to miejsce pozostało takie kameralne, więc powoli już przestaję akceptować nowych subskrybentów. Więc jakby wiesz, spokojnie. No a wracając do najskuteczniejszych postów, zobacz, na ostatnim miejscu jest tekst. No, nie chcemy czytać, zaraz po nim mamy wideo. No i tu trochę jest mi przykro i smutno w związku z tym. Ale też mnie to nie dziwi, bo wideo jest bardzo trudnym formatem i faktycznie dobre wykorzystanie wideo, myślę, że może budować duże zasięgi, duże zaangażowanie widzów, ale właśnie to nie jest łatwe. Na kolejnym miejscu mamy obrazek. Ale wiesz, jak patrzę sobie na te wyniki, to wydaje mi się, że one są dość zbliżone. W zasadzie każdy z tych typów kontentu generuje podobne zaangażowanie, więc moim zdaniem po prostu korzystaj z tego formatu, który jest. Dla ciebie taki najbardziej naturalny, z którym czujesz się najlepiej. Ale jak widzisz, jedna kategoria przewyższa wszystkie te pozostałe. I to są karuzele. LinkedInowe karuzele. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się tak tłumaczy, no ale załóżmy, że chodzi o karuzele. Tutaj wyświetlam teraz, jak takie posty wyglądają. Też co ciekawe, to jest to format, z którego biznesy korzystają najrzadziej. Więc nie wiem, jak ty, ale ja tutaj widzę dużą szansę. W przyszłym miesiącu zamierzam zainwestować kilka tysięcy złotych w płatną promocję na LinkedInie. Na kanale opowiem o tym, jakie rezultaty to przyniosło. A jeżeli zastanawiasz się, jak stworzyć LinkedInową karuzelę, no to film o tym już tutaj powinien się wyświetlać. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.